Piła jest jedną z najbardziej kultowych serii filmów grozy, która już za niedługo, bo 29 września tego roku, doczekać ma się swojej 10. części. Dlatego by oszczędzić wam czasu na ponowne oglądanie całej sagi opowiadającej o przygodach Jigsawa i jego naśladowców, postaram się w tym materiale streścić wszystkie dotychczasowe 9 części cyklu. Hello. Do you wanna play a game? Oryginalna Piła zaczyna się od ujęcia na mężczyznę leżącego w wannie wypełnionej po brzegi wodą. Poza protagonistą, Adamem, w wannie pływa także niebieska dioda. Ponieważ Adam budzi się, w chaosie wyciąga korek, przez co źródło światła trafia do odpływu. Następnie zapala się światło. Dowiadujemy się, że bohater nie jest sam, gdyż razem z nim w pokoju przypominającym łazienkę znajduje się drugi protagonista, dr Lawrence Gordon. Obaj panowie są przykuci łańcuchami do metalowych rur. Na środku pomieszczenia leży jeszcze jedna osoba. Starszy mężczyzna, który jednak nie znajduje się w tak dobrej kondycji jak pozostała dwójka. Facet ma w swoich rękach pistolet oraz dyktafon, który Lawrence i Adam wyciągają od niego używając korka do wanny. Chłopaki następnie odsłuchują nagrania znalezione w swoich kieszeniach. Każą im one podążać za sercem. Sercem, które znajduje się na muszli klozetowej. Adam podnosi pokrywę z płuczki i znajduje dwie piły do drewna. Dr. Gordon dochodzi do wniosku, że za całym incydentem może stać psychopata, któremu media nadały imię Jigsaw. Podczas opowieści Lawrence'a przywoływane są flashbacki, wspomnienia ukazujące losy wcześniejszych ofiar szaleńca. Na miejscu śmierci jednej z nich policja znajduje latarkę należącą do doktora Gordona, co stawia go w oczach śledczych jako głównego podejrzanego. Kolejno w retrospekcji widzimy Lawrence'a, który pokazuje młodym rezydentom, jak wykrywać nowotwór. Robi to na przykładzie niejakiego Johna Kramera, czego dowiadujemy się od pielęgniarza z oddziału, Zepa. Policja zabiera Gordona na komisariat, gdzie jak się okazuje, jedna z ofiar Jigsawa, Amanda, zdołała uwolnić się z przeznaczonej dla niej pułapki. Tak, to jej testem była kultowa już odwrócona pułapka na niedźwiedzie. W tej retrospekcji widzimy również po raz pierwszy Billego, maskotkę serii stworzoną przez Jigsawa. Mimo posiadania dobrego alibi, detektyw Tapp nie ufa Lawrence'owi i twierdzi, że to chirurg jest panem układanką. Wracamy do teraźniejszości. Chłopaki odnajdują ukryty w łazience telefon, jednak działa on tylko w jedną stronę. Po chwili ktoś dzwoni na komórkę. Tym kimś jest Zepp, który również jest zamieszany w grę. Musi on dotrwać do godziny 6, bo właśnie taki czas ma Gordon, aby uciec z łazienki. Jeśli mu się to nie uda, jego żona oraz córka mają zostać zabite przez Zeppa. Dowiadujemy się również, że Adam znał wcześniej doktora Lawrence'a i śledził go na zlecenie jednego z byłych policjantów. Policjantem tym był detektyw Tapp. Ponownie widzimy retrospekcję. Oglądając zapętlone nagranie z testu Amandy, Tapp dostrzega szczegół, który zdradza kryjówkę Jigsawa. Razem z detektywem Singiem udaje się do fabryki manekinów. Tam faceci zostają uwięzionego mężczyznę, który ma 20 sekund na to, aby uwolnić się z pułapki. Poza nim jest tam także sam Jigsaw. Jeden z detektywów ratuje uwięzionego mężczyznę, ale szaleniec im się wymyka, przy okazji raniąc Tappa ostrzem w krtań. Zapędza on również w pułapkę Singa, co kończy się jego tragiczną śmiercią. Obsesja detektywa na punkcie pana Piły tylko rośnie i co ciekawe dalej uważa on, że to Lawrence jest psychopatą. Dlatego Tapp w noc wydarzeń filmu bacznie obserwuje mieszkanie doktora. Czas dobiega końca. Żona Gordona, Allison oraz jego córka powinny zostać zabite, jednak kobieta oswobadza się. Dochodzi do szamotaniny między nią a Zeppem. Słysząc strzały w mieszkaniu doktora, były policjant obserwujący jego mieszkanie również interweniuje. Po krótkiej walce Zepp oraz Tapp zaczynają pościg. Faceci docierają do miejsca, w którym znajduje się Adam i Lawrence. Tam ostatecznie Zepp zabija policjanta. W tym samym czasie załamany Gordon postanawia zrobić to, co kazały zasady gry i odcina sobie nogę. Jednak jest już godzina 6. Gra oficjalnie powinna się zakończyć. Żona i córka doktora zostają zabrane w bezpieczne miejsce, a sam Gordon pistoletem martwego faceta z łazienki postrzeliwuje Adama. Do pomieszczenia wchodzi Zepp i chce wywiązać się ze swojego zadania, jednak w tym momencie Adam wstaje i przy pomocy spuszki masakruje pielęgniarza. Lawrence mówi Adamowi, że sprowadzi pomoc i ucieka z łazienki. Adam w kurtce Zeppa znajduje dyktafon. Okazuje się, że pielęgniarz nie był organizatorem gry, a tak jak Gordon i Adam, jedynie pionkiem. Mężczyzna, który cały czas leżał na środku pomieszczenia, wstaje. Jest to John Kramer, Jigsaw. Facet wyjaśnia, że dioda z początku filmu była przymocowana do klucza otwierającego łańcuchy. Gdyby Adam nie panikował, to razem z Gordonem wyszliby z pułapki bez szwanku. Film kończy się zamknięciem Adama w łazience,
i wypowiedzeniem kultowego już tekstu, który będzie brutalnie wałkowany w kolejnych częściach serii. Gra skończona. Mija jakiś czas od wydarzeń z pierwszej części. Jigsaw powraca, tym razem testując niejakiego Michaela, który jest... Społeczeństwo nazywa takich kanelium szczurem, kapusiem. Jego zadanie polega na wyciągnięciu sobie spod oka klucza do pułapki w 60 sekund. Mike nie jest jednak gotów poświęcić swojego oka i ginie podziurawiony pułapką. Głównym bohaterem tej części jest przeżywający kryzys wieku średniego detektyw Eric Matthews. Zostaje on wezwany na miejsce śmierci Mike'a przez znaną nam z pierwszej części detektyw Allison Kerry. Pani Kerry współpracowała wcześniej przy sprawie Jigsaw'a razem z bohaterami pierwszej części, Tapem i Singiem. Dowiadujemy się, że kiedyś była także partnerką Erika, a Mike jego informatorem. Matthews nie został wezwany przez nią bez powodu, bowiem na suficie pomieszczenia namalowany jest napis wskazujący, że John Kramer poluje również na niego. Detektywa jednak zbytnio to nie rusza. Odmawia udziału w śledztwie i jak przystało na prawdziwego mężczyznę, idzie spać. Podczas snu doznaje jednak olśnienia, ponieważ przypomina mu się logo jakiejś fabryki znajdującej się na pułapce Mike'a. Udaje się on tam razem z grupą policjantów, których większość Jigsaw z łatwością załatwia przy pomocy zastawionych pułapek. Koniec końców wreszcie udaje się dotrzeć do Johna Kramera. Dowiadujemy się jednak, że nie może stać mu się żadna krzywda, ponieważ rozpoczęła się kolejna z jego gier. Na jednym z monitorów Eric dostrzega swojego syna, Daniela. Panowie nie mają ze sobą zbyt dobrych relacji, ponieważ młody często jest na bakier z prawem, a ojciec musi go ratować. Daniel nie jest sam, gdyż razem z nim w pomieszczeniu znajduje się grupa połączonych ze sobą ludzi. Choć oni o tym nie wiedzą, to detektyw Matthews doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bowiem to przez niego wszyscy z pomieszczenia, wyłączając Daniela, wylądowali w więzieniu. Poznajemy uczestników gry. Są to Obi, Addison, Laura, Jonas, Gus, ten, Xavier oraz Amanda. Tak, Amanda z pierwszej piły. Bohaterowie odnajdują nagranie, które wyjaśnia zasady gry. Uczestnicy przez 2 godziny będą wdychać gaz niszczący ich tkanki, co w konsekwencji ma doprowadzić do długiej i bolesnej śmierci. Ich zadaniem jest zdobyć antidotum, które znajduje się w sejfie będącym w pokoju razem z nimi. Xavier znajduje klucz do drzwi i daje go gasowi, jednak ci nie postępują zgodnie z instrukcją, która każe go nie używać, przez co niestety gaz odpada z gry. Pozostali przy życiu przechodzą dalej. Kolejny test jest dla Obiego. Musi on wejść do starego pieca i wyciągnąć z niego 2 fiolki antidotum. Bohaterowie udowadniają, że logiczne myślenie nie jest ich mocną stroną i Obi zostaje najpierw zatrzaśnięty, a następnie usmażony w piecu. W międzyczasie widzimy rozmowę między Ericiem a Johnem. Starzec tłumaczy detektywowi, że przez to, że jest chory na raka i nie zostało mu wiele czasu, jego resztę postanowił przeznaczyć na badanie ludzkich zachowań. Testuje on ludzi, którzy nie mieli szacunku do swojego życia, by pokazać im, jak cenny jest ten dar i jak łatwo można go stracić. Matthews nie jest jednak zainteresowany monologiem piły i cały czas stara się dowiedzieć, gdzie jest jego syn. Bohaterowie odnajdują kolejne pomieszczenie. Tym razem test znajdujący się w nim jest dla Xaviera. Musi on zejść do dziury pełnej strzykawek i znaleźć w niej klucz. Osiłek jednak wybiera prostszą drogę i wrzuca do dziury Amandę. Dziewczyna znajduje klucz i daje go Xavierowi, jednak tak jak niektórzy nie potrafią odpowiednio szybko wyjąć, on nie potrafi odpowiednio szybko włożyć, przez co drzwi zamykają się na amen. Xavier wraca do pokoju z sejfem, gdzie sprawdza kark martwego Gasa, na którym znajduje się cyfra 2. Odczytuje on także liczbę z karku Obiego, którą jest 11. Xavier zaczyna łączyć wątki, przez co następnie zabija Jonasa, a na jego karku znajduje kolejną liczbę. W tym samym czasie Laura ginie na skutek zbyt długiego wdychania gazu, a Amanda i Addison dowiadują się, że Daniel jest synem Erika. Jak się okazuje, detektyw Matthews w przeszłości był odpowiedzialny za fabrykowanie dowodów na ludzi podejrzewanych o nielegalne czyny, co doprowadziło do wysyłania ich na odsiadkę. Wszystkich uczestników gry, z wyjątkiem Daniela, łączyło to, że trafili oni do więzienia właśnie przez Erika. Xavier kontynuuje spisywanie liczb skarków i tym samym przy ciele Laury odnajduje wspólne zdjęcie Daniela i Erika. W tym momencie także odłączona od pozostałych Addison wpada w jedną z najprostszych pułapek z serii w najgłupszy możliwy sposób. Amanda i Daniel uciekają przed Xavierem, który w międzyczasie spisuje także cyfry z karku Addison. Bohaterowie koniec końców docierają do ślepego zaułku,
którym jest dobrze znana nam z pierwszej części łazienka. Po chwili do łazienki dociera także Xavier, gdzie znajduje Amandę i nieprzytomnego Daniela. Dziewczyna mówi mu, że chłopak zmarł, jednak w rzeczywistości młody Mephius udaje martwego, czym udaje mu się oszukać Xaviera, przez co osiłek dokonuje żywota. W tym samym czasie Ericowi puszczają nerwy i spuszcza w piernicz Jigsawowi. Policjantom udaje się w końcu namierzyć lokalizację rozgrywki psychopaty i na miejsce natychmiast zostaje wysłany oddział. Detektyw Mephius zabiera półprzytomnego Johna Kramera i również jedzie na miejsce chorej gry. Okazuje się jednak, że obraz wyświetlany na monitorach nie był transmisją z rozgrywki, a jedynie jej nagraniem. I tym sposobem policjanci znaleźli się w złym miejscu, a Eric nawigowany przez Jigsawa w dobrym. Detektyw trafia do łazienki, ale ku naszemu zaskoczeniu nie odnajduje tam Daniela. Jak się okazuje, młody Mephius cały czas siedział w ogromnym sejfie, znajdującym się w fabryce tuż obok Johna, Erika oraz całej reszty policjantów. W wannie w łazience leży Amanda, która ogłusza Erika, a następnie zakłada mu na nogę łańcuch. Jest to jej zemsta za to, że detektyw wyrobił ją w posiadanie narkotyków, przez co dziewczyna spędziła kilka lat życia w więzieniu. Jednocześnie dziękuje mu ona, ponieważ dzięki tej odsiadce poznała swojego nauczyciela i mentora, jakim jest John Kramer. Amanda informuje Erika także o tym, że gdy Jigsaw umrze, to właśnie ona będzie kontynuować jego dziedzictwo, po czym zamyka drzwi i odchodzi. Detektyw Mephius nie należy jednak do osób, które szybko się poddają, dlatego znajduje sposób na uwolnienie się z łazienki. Miażdży swoją nogę pamiętną spłuczką od kibla, którą w pierwszej części Adam stłukł Zepa i wyciąga nogę z łańcucha. Od tych wydarzeń mija pół roku. Uzbrojony oddział policji wpada na miejsce kolejnego testu Jigsawa. Tym razem ofiarą psychopaty padł Troy, człowiek, który większość swojego życia spędził w więzieniu. Miał on za zadanie uwolnić się z łańcuchów powbijanych w różnych części jego ciała, a następnie wyjść z pomieszczenia przed wybuchem bomby z gwoździami. Mimo tego, że facet nie zdołał ukończyć nawet pierwszej części zadania, to druga byłaby niemożliwa do wykonania, a to za sprawą tego, że drzwi były zaspawane. Nasza stara znajoma, detektyw Allison Kerry, dochodzi do wniosku, że piła musi mieć pomocnika, ponieważ zagrywka z zespawanymi drzwiami nie jest w stylu Johna. Kramer zawsze daje osobom, które testuje, realną szansę na wyjście z opresji. Jak się później okazuje, pani detektyw zostaje porwana i również poddana testowi. Wisi ona w powietrzu na łańcuchach, a do swojej klatki piersiowej ma wbite masę igieł przytwierdzonych do mechanizmu, który po upływie czasu sprawi, że nasza koleżanka nieźle się rozerwie. Allison przed sobą ma zawieszony słoik z kwasem fluorowodorowym, do którego wpada klucz mający zapewnić jej wyjście z pułapki. Cały test jest jednak ustawiony przez Amandę, bowiem klucz miał wpaść do słoika dopiero po odpaleniu się nagrania, a nie przed. Poznajemy Jeffa i Lynn. Małżeństwo miało dwójkę dzieci, jednak starsze z nich, syn, zginęło w wypadku samochodowym. Jeff nie może sobie poradzić ze stratą syna i cały czas szuka zemsty, natomiast Lynn próbuje zapomnieć o swoim zmarłym dziecku, między innymi zdradzając Jeffa. Istotne w tej historii jest to, że Lynn jest chirurgiem i niedługo później zostaje porwana przez Amandę. Uczennica piły zabiera panią doktor do swojego mistrza, który stoi już jedną nogą w grobie. John wyjaśnia Lynn, że ta została porwana w celu przeprowadzenia na nim operacji guza mózgu. Kobieta dostaje także specjalną obrożę z nabojami, która jest podłączona do kardiomonitora Kramera. Gdy John umrze, naboje wystrzelą, prowadząc do zgonu Lynn. Okazuje się, że pani doktor jest tylko jednym z kilku elementów kolejnej gry Jigsawa, ponieważ w innej części kwatery Johna swoją serię testów odbywa Jeff. Mężczyzna siedzi zamknięty w drewnianej skrzyni, która z kolei znajduje się na wózku widłowym jakieś 2 metry nad ziemią. Jeff próbuje zniszczyć skrzynię, jednak spada ona z widlaka i ostatecznie zalicza twarde lądowanie. Następnie przechodzi on do pokoju, który jest chłodnią. W chłodni znajduje się naga kobieta, a zadaniem Jeffa jest osądzenie, czy powinna ona zamarznąć, czy przeżyć. Jak się okazuje, była jedynym świadkiem wypadku, w którym zginął syn Jeffa, jednak ta uciekła z miejsca zdarzenia, przez co z braku innych świadków zabójca syna Jeffa został uniewinniony. Mężczyznę rusza sumienie i postanawia uratować kobietę, jednak jest już za późno, przez co ta zamarza. W kolejnym pomieszczeniu znajduje się Dół. Na jego dnie leży przykuty do podłoża sędzia, który skazał zabójcę syna Jeffa na zaledwie pół roku więzienia. W pokoju znajduje się także taśmociąg, na którym wyjeżdżają stare truchła świń. Gdy taśmociąg zostaje uruchomiony, te są z niego zrzucane, a następnie mielone i wylewane do dołu z sędzią. Sposób na uwolnienie ofiary jest banalny. Jeff musi spalić zabawki swojego zmarłego syna, znajdujące się w piecu, a następnie z popiołu wygrzebać klucz i uwolnić nim sędziego. Mimo przywiązania do rzeczy syna, Jeff postępuje zgodnie z zaleceniami Jigsawa i ratuje sędziego.
W tak zwanym międzyczasie dr Lynn z asystą Amandy przeprowadza amatorską operację mózgu Johna. Jednak dla waszego zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa mojego kanału oszczędzę opisywania i przedstawiania fragmentów z tej sekwencji. Warte uwagi jest jednak kilka flashbacków. Jeden przedstawia nam postać, w którą wciela się aktorka Betsy Russell. O tajemniczej kobiecie jednak porozmawiamy szczegółowo później. Drugi zaś ukazuje nam wydarzenia dziejące się na krótko przed i po Pile 1. Dowiadujemy się, że Amanda pomagała Johnowi w przygotowaniu gry z udziałem Lorenza i Adama, a po jej zakończeniu wróciła do łazienki i zakończyła żywot tego drugiego. Zostawcie proszę F dla Adama, jednej z dwóch postaci z tej serii, które nie zasłużyły na swój los. Nie ma jednak czasu się smucić, bo Jeff w końcu staje twarzą w twarz z mordercą swojego syna. Pewnego koloru skóry facet jest studentem medycyny, który mógł zmarnować sobie całe życie przez swój jeden pijacki wybryk. Dlatego rodzice sypnęli trochę hajsu dla sędziego, aby ten złagodził jego wyrok jak tylko się dało. Pułapka, w jakiej chłopak się znajduje, nosi nazwę Stojak i ma za zadanie powykręcać jego kończyny we wszystkie strony świata. Aby go uratować, Jeff musi wyciągnąć ze szklanej gabloty kluczyk przymocowany liną do spustu strzelby. Mężczyzna wyciąga klucz, jednak niefortunny zbieg okoliczności sprawia, że sędzia zostaje śmiertelnie postrzelony. Jeff nie wie, gdzie ma włożyć klucz, przez co zabójca jego syna również ginie. Po tych trzech próbach Jeff prawdopodobnie wybacza wszystkim ich winy i udaje się na ostateczną konfrontację ze swoją żoną. Po drodze znajduje on pistolet oraz jeden nabój. Jeff podchodzi do pomieszczenia, w którym są John, Amanda i Lynn. Jigsaw zgodnie z obietnicą chce wypuścić Lynn, jednak Amanda się na to nie zgadza. Dziewczyna przy okazji wyjaśnia nam dalsze losy Ericka Matthewsa, który uciekł z łazienki i stoczył z Amandą bitkę, jakiej nie powstydziliby się Skipper i Hans z Pingwinów z Madagaskaru. Lynn zostaje postrzelona przez Amandę i wpada w ramiona swojego męża. Dziewczyna przypłaca ten jeden strzał życiem, bowiem Jeff strzela w jej tętnicę szyjną, prowadząc do jej zgonu. Zanim jednak ta umrze, John wyjaśnia jej, że całe wyzwanie było tak naprawdę zaplanowane dla niej, ponieważ wiedział on, że jego uczennica nie dawała szans swoim ofiarom, a od razu skazywała je na śmierć. Następnie Piła tłumaczy Jeffowi, że nie może on go zabić, ponieważ wtedy przegra całą grę. Mężczyzna jednak go nie słucha i w szale zemsty kończy żywot Kramera, co w konsekwencji prowadzi także do śmierci Lynn przez wystrzał naboi przytwierdzonych do obroży. Na końcu trzeciej części dowiadujemy się, że John porwał także córkę Jeffa i znajduje się ona gdzieś w budynku. Jigsaw wyjaśnia także, że pomimo tylu prób, Jeff niczego się nie nauczył i dalej kieruje się w swoim życiu zemstą, która doprowadziła do zguby nie tylko jego, ale także osoby mu bliskie. Jeff wyrusza uratować swoją córkę, której za niedługo ma się skończyć tlen, a my zanim przejdziemy dalej, to zwróćmy uwagę na jeden istotny detal. Kilka chwil przed całą masakrą, kiedy John rozmawiał z Lynn, polał on kasetę z napisem Play Me woskiem. Zapamiętajcie ten szczegół, ponieważ będzie on istotny w kolejnej części. Ciało Johna Kramera zostaje poddane sekcji zwłok. Po rozcięciu jego żołądka ukazuje nam się kaseta, o której przed chwilą wspomniałem. Dlaczego jest ona zatem tak istotna? John nagraniem z kasety uświadamia detektywa Marka Hoffmana, że jego naśladowcy właśnie się przebudzili i zaczynają kontynuować jego dziedzictwo. Słowa Piły zostają poparte przykładem, bowiem widzimy testy dwóch mężczyzn, którzy znajdują się w pokoju pełnym ostrych narzędzi. Jeden ma zaszyte usta, a drugi zaszyte oczy. Obydwaj panowie są przykuci za szyję łańcuchami do maszyny, która będzie je nawijać, co w konsekwencji spowoduje ich dość bolesny koniec. Facet z zaszytymi ustami dostrzega, że do opaski na karku drugiego mężczyzny przyczepiony jest klucz. Przez brak możliwości współpracy pozbawia on swojego towarzysza życia, zabiera klucz siłą i uwalnia się. Tymczasem oddział policji na czele z Danielem Riggiem oraz Markiem Hoffmanem wpada do miejsca, gdzie odbywał się ustawiony test detektyw Allison Kerry. Dowiadujemy się, że Rick i Kerry byli przyjaciółmi. Co ciekawsze, Rick był także przyjacielem Ericka Matthewsa. Na domiar złego, na miejsce testu Kerry przyjeżdża także dwójka agentów FBI, Lindsay Perez oraz Peter Stram. FBI zaczyna się interesować sprawą Piły, ponieważ detektyw Kerry była ich łącznikiem. Agentka Perez słusznie zauważa, że nie jest możliwe, aby chorujący i niedołężny John lub Amanda sami wtargali Kerry do pułapki. Dowiadujemy się, że kobieta, którą widzieliśmy w trzeciej części we flashbackach, to Jill Tuck, była żona Johna Kramera. Rick za to po powrocie do mieszkania dowiaduje się, że jego żona wyjeżdża na kilka dni do swojej matki. W nocy mężczyzna zostaje zaatakowany przez tajemniczą postać w masce świni. Podobny los spotyka także Hoffmana. Po krótkim czasie Rick budzi się i odpala nagranie Piły. Jak się okazuje, jest on członkiem kolejnej gry psychopaty. Jest jednak o tyle specyficzna, że nie ma miejsca w jednej
a kilku lokacjach. Członkami gry są także przyjaciele Riga, zaginiony pół roku wcześniej Eric Matthews oraz Hoffman. Panowie znajdują się na równi pochyłej, porównywalnej do tej, po której staczać się będą kolejne części tego cyklu. Rick ma dokładnie 90 minut, aby uratować swoich przyjaciół. W przeciwnym razie blok lodu, na którym stoi Eric, roztopi się i facet zawiśnie na łańcuchu, a brak obciążenia sprawi, że Hoffman siedzący na elektrycznym krześle wpadnie do wody z roztopionego lodu. Co ciekawe, Jigsaw radzi mężczyźnie odpuścić i poczekać 90 minut, aż jego koledzy sami się uratują. Rick oczywiście za nic ma sobie rady piły i idzie ich ratować. W swoim domu znajduje on jednak kobietę siedzącą na krześle, której włosy splecione są wokół mechanizmu. Mechanizm ten ma je nakręcać na rurkę, co w konsekwencji spowoduje, że kobieta będzie mieć większe zakola niż mój kolega. Pozdro Mati. Jigsaw ponownie radzi policjantowi odpuścić, ponieważ gdyby Rick wiedział na temat kobiety to co on, czyli że była narkomanką, na pewno nie dałby jej drugiej szansy. Mężczyzna jednak podejmuje próbę i pomyślnie ratuje kobietę, tylko że ma ona już zakola większe od tych należących do Michała Pola. Przy drzwiach wyjściowych z mieszkania Rick znajduje klucz do pokoju hotelowego, po czym bezzwłocznie udaje się pod wskazany na kluczu adres. My za to znajdujemy chwilę, by pooglądać flashbacki z ostatnich 6 miesięcy życia Erica Matthewsa. Dowiadujemy się, że po walce z Amandą ten był przetrzymywany przez piłę w celi, dostawał papkowate żarcie oraz gadał ze szczurami. Muszę przyznać, że trochę zazdroszczę Rickowi takiego spokojnego pół roku życia. Wróćmy jednak do rzeczywistości, bowiem Matthewsa i Hoffmana odwiedza tajemniczy facet z pistoletem. Jest nim Art Blank, czyli mężczyzna, który na początku filmu miał zaszyte usta. Jednak o nim trochę później. Do mieszkania Riga po wezwaniu przez sąsiada wpada kilku agentów FBI, w tym Perez i Stram. Agenci szybko ogarniają, że warto przesłuchać w całej sprawie piły byłą żonę Johna, Jill. Jill dość szybko wyjawia nam sporo interesujących faktów na temat swojego małżeństwa z Johnem. Ale od początku. Pani tak pracowała w klinice uzależnień, której pacjentem był pewien ćpun, niejaki Cecil. Facet zrobił w klinice awanturę, ponieważ od kilku godzin nikt nie chciał go przyjąć. Wtedy do akcji wkroczył John i wyrzucił mężczyznę z budynku. Jest to dość istotny fakt, podobnie jak ten, że Jill była w 6 miesiącu ciąży. Inżynier John skonstruował dla swojego nienarodzonego potomka m.in. kołyskę czy małą wersję lalki Billiego, która później posłużyła mu jako postać przedstawiająca testowanym przez Jigsawa osobom ich zadania. Pewnego wieczoru, gdy Jill kończyła pracę w klinice, włamał się do niej Cecil i niechcący zgniótł jej brzuch drzwiami, przez co kobieta poroniła. John po tym wydarzeniu popadł w depresję i tak wymyślił swoją mantrę brzmiącą: nie możesz pomóc ludziom, oni muszą to zrobić sami. W tak zwanym międzyczasie Rick dociera do hotelu i w mieszkaniu 261 znajduje dyktafon z kolejnym wyzwaniem. Ma on, w cudzysłowie, pomóc pewnemu grubszemu mężczyźnie, który również znajduje się w hotelu. Policjant używa do zwabienia grubaska jego psa, a następnie zabiera go do drugiego pokoju mieszkania, gdzie dowiadujemy się, że jest on zboczeńcem jak ich mało. Zadaniem faceta jest przypiąć łańcuchy do swoich kończyn, położyć się na łóżku, a następnie wydłubać swoje oczy przy pomocy specjalnego urządzenia. Jeśli tego nie zrobi, to Jigsaw zapewnia, że ten nieco się rozerwie, ale w inny sposób niż facet to preferuje. Jak możecie się domyślić, mężczyzna nie ma psychy na wydłubanie sobie oczu i ginie. A Rick dostaje kartkę, która mówi: wróć tam, gdzie wszystko się zaczęło. Policjant łączy wątki i udaje się do starego komisariatu policji. Śladami Riga podążają Stram i Perez. Jak się okazuje, mieszkanie 261 zostało wynajęte 6 dni wcześniej przez pewnego prawnika, Arta Blanka. Tego samego Arta Blanka, który w międzyczasie ratuje Erika przed strzeleniem samobuja. Hoffman rozpoznaje mężczyznę, bowiem przed laty Rick pobił klienta Arta za znęcanie się nad żoną i córką. Hoffman zeznał jednak, że to mężczyzna pierwszy zaatakował jego przyjaciela, czym oczyścił Ricka z zarzutów. Kilka lat później, czyli w czasach obecnych, Rick na tym samym komisariacie spotyka faceta, którego kiedyś pobił, oraz jego żonę. Jak się okazuje, było to miejsce testu tej kobiety, ponieważ aby przeżyć, musiała ona wyciągnąć ze swojego ciała pręty, które u niej przechodziły przez żyły, natomiast u jej męża przez tętnicę. Albo poświęci męża i uratuje siebie, albo zginą oboje. Kobieta wyciąga prawie wszystkie pręty poza jednym. Rick pomaga jej wyciągnąć ostatni pręt, a następnie zostawia ją. Po drodze policjant znajduje także wskazówkę, która naprowadza go na lokację, w której uwięzieni są Eric i Hoffman. Chwilę później na stary komisariat dociera także FBI.
Łącząc ze sobą kilka faktów, Stram i Perez odkrywają, że kryjówka Jigsawa może znajdować się właśnie w budynku komisariatu. Wchodzą do jednego z danych biur, gdzie znajdują kukiełkę Billiego, siedzącą na krześle. Kukła na szyi ma zawieszony dyktafon, który agentka Perez włącza. Jak się okazuje, marionetka jest pułapką i wystrzeliwuje z głowy pocisk, który śmiertelnie rani Perez. Gdy pogotowie zabiera agentkę, ta w ostatniej chwili przekazuje swojemu partnerowi klucz, który dostała jakiś czas wcześniej od detektyw Kerry. Załamany Stram idzie ponownie przesłuchać Jill, która wyjawia mu, że niedługo po jej poronieniu John dowiedział się, że ma raka, przez co postanowił strzelić samobuja, o którym wspominał Ericowi Matthewsowi w Bile 2. Po nieudanej próbie starzec ostatecznie stał się Jigsawem, a następnie porwał Cecila i poddał go próbie. Jego test polegał na tym, że siedząc skrępowanym na krześle, musiał przecisnąć swoją twarz przez maszynę skonstruowaną z kilku ostrzy. Narkoman początkowo próbuje swoich sił, jednak wtedy pułapka zrobiona przez piłę rozpada się. Wściekły Cecil rzuca się na Johna, jednak ten unika jego ataku, przez co ćpun wpada w druty kolczaste przygotowane do testu grubaska z pierwszej piły. Mniej więcej w tym samym czasie Art Blanc daje Ericowi swój pistolet, którym każe zastrzelić Riga, gdy tylko ten będzie blisko drzwi wejściowych do pomieszczenia, w którym znajdują się obaj panowie wraz z Hoffmanem. Jest to o tyle istotne, że prawnik także jest jednym z graczy, a jego zadaniem jest utrzymać detektywów przy życiu przez 90 minut. Jeżeli Rick przejdzie przez drzwi przed upłynięciem czasu, urządzenie znajdujące się na szyi Blanka przerwie mu rdzeń kręgowy i spowoduje jego rychły koniec. Dodatkowo, jeśli policjant otworzy drzwi, to mechanizm do nich przytwierdzony spowoduje, że dwie ogromne bryły lodu podwieszone pod sufitem opuszczą się i doprowadzą do śmierci Ricka, a w konsekwencji także Hoffmana. Rick dociera jednak do budynku o nazwie Gideon, w którym odbywa się gra. Stram również przyjeżdża w to samo miejsce, jednak wchodzi do budynku innym wejściem. Robi to przy pomocy klucza, który dostał od swojej rannej partnerki. Rick znajduje kartkę z pytaniem, czy nauczyłeś się jak ratować ludzkie życie? Jest to jego ostatni test, bowiem jedyne co policjant miał zrobić, to nie wtrącać się i nie szukać swoich przyjaciół. Odpuszczając, sprawiłby, że ci wraz z prawnikiem po upływie 90 minut byliby wolni. Rick jednak nie wyciągnął z wcześniejszych wydarzeń żadnej lekcji i wbija on z buta do pomieszczenia, w którym znajdują się Blank, Eric i Hoffman. Policjant postrzeliwuje prawnika, a w tym samym czasie bryły lodu z sufitu miażdżą Erika. Hoffman siedzący na elektrycznym krześle wpada do wody, jednak co interesujące, nic mu się nie dzieje. Blank odpala ostatnie nagranie Jigsawa dla Riga, po czym także dokonuje żywota. Nagranie to tylko potwierdza moje wcześniejsze słowa o tym, że Rick nie powinien robić nic, bo czas działał na jego korzyść. Jednak jego obsesja doprowadziła go do tego, że zamiast uratować Erika, pozbawił on go życia. Wtedy Hoffman wstaje z krzesła i ujawnia prawdę. Domysły agentów FBI na temat wspólnika Johna Kramera i Amandy były trafne, bowiem takiego wspólnika posiadali. Jest nim nikt inny, jak sam Mark Hoffman. Nowy piła wychodzi z pokoju, a Rick wziął i umarł. Wróćmy teraz do Strama. Ten widzi Jeffa, który zmierza właśnie do pokoju, gdzie znajduje się John Kramer, Amanda oraz jego żona Lynn. Stram podąża za Jeffem i trafia do pomieszczenia z piły 3, przez co jest on świadkiem wydarzeń z końcówki trzeciej części. Ale jak to właściwie się wszystko stało? Cóż, odpowiedź jest banalna, bowiem wydarzenia trzeciej i czwartej części, z wyjątkiem sekcji zwłok Johna Kramera, dzieją się równocześnie. Przez ten zabieg możemy jeszcze raz podziwiać finał trzeciego odcinka tego tasiemca. Spokojnie, przed nami jeszcze tylko 5, a niedługo w kinach kolejna część. Tym razem jednak z perspektywy Strama. Po całej akcji Stram wpada do pomieszczenia i zastrzeliwuje Jeffa. Chwilę później Hoffman zamyka drzwi do pokoju, a agent wydaje się być w pułapce. Stramowi udaje się oczywiście wyjść z opresji. Idąc przez ukryte korytarze, agent zostaje zaatakowany przez postać w masce świni, którą prawdopodobnie jest Hoffman. Chwilę później facet budzi się z głową umieszczoną w szklanym sześcianie. Do sześcianu przymocowane są dwie rurki, które zaczynają przelewać do środka bryły wodę z kilkulitrowych baniaków. Wydaje się, że nadszedł rychły koniec Strama, bowiem jego telefon i pistolet znajdują się na stoliku kilka metrów dalej. Agent jednak widocznie nie w takich tarapatach się znajdował, bo przy użyciu znalezionego w kieszeni długopisu wykonuje na sobie amatorski zabieg tracheotomii. W tym samym czasie Hoffman wychodzi z budynku, ratując przy tym córkę Jeffa. Facet próbuje zrobić z siebie ofiarę i bohatera, dlatego okłamuje innego policjanta, że wszyscy znajdujący się w Gideon Tower poza nim zginęli.
Okazuje się być to jednak nieprawdą, ponieważ po chwili ratownicy wynoszą z budynku Strama. Jakiś czas później Hoffman zostaje uhonorowany specjalnym orderem i awansowany w szeregach policji. Krótko po tym odwiedzą Strama w szpitalu. Agent FBI nabiera podejrzeń wobec detektywa, ponieważ jako jedyny ze swojego wydziału przeżył konfrontację z piłą. Hoffman radzi jednak odpuścić Stramowi, szczególnie, że chwilę wcześniej jego przełożony, Dan Erickson, wyrzuca go z FBI. Niedługo po odwiedzinach u Strama Hoffman wraca do swojej kanciapy, gdzie dowiadujemy się, że rozpoczęta została kolejna gra. Jej uczestnikami jest piątka wysoko usytuowanych ludzi, którzy wykorzystywali swój status społeczny kosztem innych. Ich testy są jednak tak nudne i mało znaczące dla rozwoju całej fabuły, że pozwolę sobie je skrócić jak tylko się da. Najpierw było 5 ludzi, później 4, 3 i na końcu 2. Poginęli oni jak muchy tylko dlatego, że nie umieli ze sobą współpracować. Tak, piąta część jest o współpracy i zaufaniu. Stram wychodzi ze szpitala i niedługo później włamuje się do policyjnych akt. Odnajduje tam kilka interesujących faktów na temat Hoffmana. Mianowicie kilka lat wcześniej siostra policjanta została zamordowana podczas domowej kłótni przez Seta Baxtera. Facet został przetestowany na samym początku filmu. Miał on za zadanie zmiażdżyć swoje ręce, jednak była to kolejna ustawiona pułapka i Baxter i tak zginął. Po znalezieniu tych informacji, Stram udaje się na miejsce testu Seta. W międzyczasie mamy przyjemność oglądać flashbacki przedstawiające, w jaki sposób poznali się John Kramer i Mark Hoffman. Co istotne, to w tej retrospekcji dowiadujemy się, że pułapka Seta została skonstruowana przez Hoffmana, zanim ten został pomocnikiem Jigsawa. Jak już przy Hoffmanie jesteśmy, to ten wrabia Strama w pomoc Johnowi Kramerowi, dzięki czemu agent Erickson dociera na miejsce gry. Tymczasem Stram dostaje się do kryjówki Hoffmana, gdzie czeka na niego ostateczny test. Próba Strama jest zdecydowanie jedną z moich ulubionych w całej serii, ponieważ agent musi zaufać głosowi z nagrania i wejść do szklanej trumny, w której środku znajdują się kawałki potłuczonego szkła. Stram nie wysłuchuje jednak nagrania do końca, a w tym samym czasie na miejsce testu wpada Hoffman. Między mężczyznami dochodzi do pojedynku, który pozornie wygrywa Stram, bowiem udało mu się zamknąć przeciwnika w szklanej trumnie. Role jednak odwracają się, kiedy drzwi pomieszczenia zostają zamknięte, a ściany pokoju zaczynają się zsuwać. Trumna z Hoffmanem chowa się w podłogę, a Stram zostaje zgnieciony. Pozostaje po nim jednak kawałek ręki łącznie z dłonią, co będzie istotne w kolejnej części. Kolejny odcinek tego cudownego serialu zaczynamy od testu dwójki osób, kobiety i mężczyzny. Na ich głowach umieszczone są czapeczki ze specjalnym mechanizmem, który wkręci w ich czaszki śruby, jeżeli ci nie oddadzą odpowiedniej masy kilogramów ze swojego ciała. Kobieta odcina sobie rękę, dzięki czemu udaje jej się przeżyć próbę. Facet natomiast nie ma tyle szczęścia i ginie. Niedługo później na miejsce testu zostaje wezwany detektyw Hoffman. Zastaje on tam agentów FBI, Ericksona oraz Perez. Perez przeżyła incydent z piły 4, czym Hoffman jest zszokowany, bowiem Erickson wmówił mu, że ta zginęła. Na miejscu testu FBI odnajduje ważną poszlakę. Mianowicie są to odciski palców Strama. Tak, Hoffman posłużył się pozostałością jego ręki i próbując zataić, że to on jest nowym piłą, wrabia we wszystko byłego agenta FBI. Detektyw zyskuje zaufanie Ericksona i od teraz panowie razem z Perez będą współpracować nad sprawą Strama. Następnie Hoffman odwiedza w szpitalu kobietę, która pozbawiła się ręki i dowiadujemy się od niej, że wraz z mężczyzną z pułapki rujnowali ludziom życia. Konkretniej mówiąc, byli lichwiarzami. Lichwiarzem jest także William Easton, główny uczestnik gry w tej części. Co ciekawe, jest on również bratem dziennikarki Pameli Jenkins, która pojawiała się we wcześniejszych częściach serii, jednak jej rola była na tyle nieistotna, że nie była warta wspominania. Skoro jednak teraz jest o niej mowa, to najwyższy czas poznać zawartość pudełka, które Jill dostała w spadku po Johnie. Jigsaw przekazał swojej byłej żonie 6 ponumerowanych kopert. W jednej z nich znajduje się zdjęcie właśnie Pameli Jenkins. Dodatkowo w pudle znajduje się niespodzianka dla detektywa Hoffmana oraz jeszcze jednej, tajemniczej osoby, ale o tym jednak trochę później. Jak już o Hoffmanie mowa, to ten siedzi razem z Ericksonem i Perez w prosektorium. Dowiadujemy się tutaj iście miażdżącej informacji. Jigsaw swoim ofiarom zawsze wycinał kawałek skóry w kształcie puzzla. W przypadku mężczyzny z początku tej części nie było inaczej, jednak istnieje pewien drobny szczegół. Puzzel ten został wycięty innym nożem niż wszystkie pozostałe. Co jeszcze ciekawsze, jest jedna ofiara, która posiadała ślad dokładnie po tym samym ostrzu. Był to Seth Baxter. Erickson postanawia sprawdzić nagranie z testu Seta.
ponieważ według niego, skoro ktoś inny wycinał puzzle, ktoś inny mógł także nagrać taśmę. Jeśli głos z nagrania byłby głosem Strama, FBI dostałoby ostateczny dowód na jego pomoc Johnowi Kramerowi. Niedługo później Jill dostarcza Hoffmanowi koperty z pudła. Znajdują się w nich zdjęcia członków kolejnej gry. Jednym z graczy jest wcześniej wspomniany przeze mnie William Easton. Facet zostaje wieczorem porwany przez Hoffmana. Jakiś czas później mężczyzna budzi się pomiędzy dwoma imadłami. Na twarz ma założoną specjalną aparaturę oddechową, która w wielkim skrócie sprawia, że z każdym branym oddechem imadła będą się dociskać coraz bardziej. Naprzeciw niego znajduje się drugi mężczyzna w tej samej aparaturze. Na telewizorze odpala się nagranie. Jest ono jednak inne niż wszystkie, bowiem nie widzimy na nim słynnej kukiełki Billiego, a Johna Kramera w samej osobie. Will doskonale wie, czemu został zamieszany w morderczą grę Jigsawa, ponieważ jak się okazuje, John był jednym z jego klientów. Mężczyzna odmówił mu jednak wydania pieniędzy z ubezpieczenia na walkę z rakiem. To właśnie to wydarzenie, połączone ze śmiercią syna, doprowadziło do całej morderczej spirali, jaką mamy okazję podziwiać przez całą tę serię. John na nagraniu informuje także Willa, że na jego nadgarstkach oraz kostkach znajdują się 4 bomby. Aby zdobyć do nich klucze, Will w godzinę musi przejść 4 zabójcze testy. W przeciwnym razie nigdy nie zobaczy on swojej jedynej rodziny, siostry Pameli Jenkins, która znajduje się w tym samym budynku co jej brat. Jest ona jednak tylko obserwatorem gry, podobnie jak niejaka Tara oraz jej syn. Znajdują się oni w klatce obok klatki z Pamelą. W boksie matki i syna jest także pojemnik z kwasem fluorowodorowym oraz wajcha z napisem Życie lub śmierć. Jedynym wyjściem z pierwszej pułapki Willa jest śmierć jednego z graczy. Mężczyzna naprzeciw Willa pierwszy wykorzystuje dozwoloną liczbę oddechów, przez co ginie. I stąd się uwalnia i zdobywa pierwszy klucz. Will pokonuje także 3 następne testy, jednak robi to dokonując poważnych wyborów moralnych, co sprawia, że po wszystkim facet jest kompletnie zdruzgotany. Zdruzgotany jest także Hoffman, do którego dzwoni Erickson. Agent wyjawia mu, że FBI znalazło taśmy z próby Seta Baxtera. W międzyczasie mamy okazję oglądać flashbacki, w których John Kramer dostrzega brutalność Hoffmana. Fakt ten jest o tyle istotny, że jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że Hoffman nie miał jeszcze swojego testu. W tej samej retrospekcji widzimy także, jak John przekazuje Jill klucz. Klucz do pudła, które pani tak dostała jako spadek. Kramer zapewnia także swoją byłą żonę, że po wszystkim zaplanował dla niej drogę ucieczki. Jej drogą ucieczki jest jeszcze jedna tajemnicza koperta z pudła. Jednak klasycznie zawartość tej koperty poznamy dopiero w następnej części. Wracając do teraźniejszości. Hoffman dociera do biura agentów FBI, gdzie pewna agentka pracuje nad odwróceniem wszystkich efektów nałożonych na głos z taśmy z testu Seta. Perez wątpi w motywację Strama, a Erickson, używając kilku biologicznych sztuczek, na których się nie znam, bo moimi konikami są matma i fizyka, wyjawia Hoffmanowi, że Stram zostawił odciski palców na miejscu testu z początku filmu, będąc trupem. W tym samym czasie trzeciej agentce udaje się odczyścić głos z efektów i jest to głos nikogo innego, jak samego Hoffmana. Detektyw wykonuje w walce popis umiejętności, jakich nie powstydziłby się sam John Rambo, i wysyła Perez oraz Ericksona na tamten świat. Następnie, ponownie używając rączki Strama, zostawia kilka fałszywych śladów, po czym podpala całe pomieszczenie i ucieka. W tym samym czasie na miejsce gry dociera Jill. W zakątku, gdzie Hoffman obserwował przebieg gry, zostawia ona list, który w trzeciej części czytała Amanda. I tutaj skupcie się, bo ilekroć próbowałem to wytłumaczyć jakoś prościej, tylko bardziej plątałem całą wypowiedź, dlatego uwaga. W pile 3 Amanda nie zgodziła się na wypuszczenie Lynn, gdy John ją o to poprosił. Było to spowodowane właśnie tym listem, którego autorem był Hoffman, a adresatem Amanda. List ten zawierał całą prawdę na temat śmierci nienarodzonego syna Johna i Jill, bowiem to właśnie Amanda, która miała romans z Cecilem, podpuściła go, aby włamał się do kliniki uzależnień prowadzonej przez Jill. W ten sposób pośrednio przyczyniła się do wypadku, w którym zginął nienarodzony Gideon. Hoffman w liście zagroził Amandzie, że jeżeli dziewczyna nie zabije Lynn, ten wyjawi Johnowi całą prawdę o śmierci jego syna. Hoffman wraca do swojej kanciapy, gdzie znajduje list zostawiony przez Jill. Chwilę później zostaje on porażony przez kobietę prądem i mdleje. Najwyższy czas wrócić do Willa, który, tak jak wspomniałem, przeszedł przez wszystkie swoje testy. Prawie. Mężczyzna dociera do klatek, w których znajdują się jego siostra Pamela, Tara oraz jej syn. To wtedy dowiadujemy się, dlaczego Tara i jej syn zostali zamieszani w grę. Głowa ich rodziny, czyli mąż Tary, został potraktowany przez Willa w taki sam sposób, jak John Kramer. Mężczyzna nie wydał mu pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej na leczenie,
przez co ten niedługo później zmarł. Okazuje się, że cała gra wcale nie była grą Willa, Atari. To do niej należy ostateczny wybór, czy Easton ma przeżyć, czy zginąć. Aby podjąć decyzję, kobieta musi przeciągnąć wcześniej wspomnianą wajchę w odpowiednią stronę. Albo życie, albo śmierć. Tara nie daje jednak rady dokonać wyboru, dlatego robi to za nią jej syn, który wybiera śmierć Willa. Z sufitu spadają igły, które wbijają się w lichwiarza. Po chwili z igieł do ciała mężczyzny zaczyna być wtryskiwany kwas fluorowodorowy, który wypala go od środka. Jeśli kiedyś złapie was wypalenie zawodowe, to pomyślcie sobie, co musiał czuć Will. W międzyczasie Hoffman budzi się z rękami przywiązanymi do krzesła, a na głowę ma założoną nowoczesną wersję legendarnej odwróconej pułapki na niedźwiedzie. Jest to właśnie ta niespodzianka, o której wspomniałem wcześniej. Kiedy syn Tary pociągnął za dźwignię, rozpoczęło się odliczanie wynoszące równo 60 sekund. Tak miała wyglądać ostatnia minuta życia Marka Hoffmana. Ten jednak daje kolejny popis swoich umiejętności. Miażdży swoją dłoń, uderzając ją pułapką na niedźwiedzie. Wyciąga ją z paska, uwalnia drugą dłoń, po czym wpycha pułapkę między pręty znajdujące się w drzwiach i co za tym idzie, rozcinając sobie tylko policzek, przeżywa. Co ciekawe, w szóstej części znajduje się scena po napisach, o czym sam dowiedziałem się dopiero przy pisaniu scenariusza do tego materiału. Mimo tego, że film ten, podobnie jak inne serii, widziałem w swoim życiu kilka razy. Scena ta przenosi nas do czasów Piły 3. Amanda podchodzi pod drzwi pomieszczenia, w którym zamknięta jest córka Jeffa i wypowiada słowa: nie ufaj temu, który cię uratuje. Chodzi tutaj oczywiście o nikogo innego, jak detektywa Hoffmana. Piła 7, czy jak kto woli Piła 3D, zaczyna się od pokazania losów naszego starego kumpla, doktora Lorenza Gordona, po opuszczeniu kultowej łazienki z pierwszej piły. Doktorek przypala sobie pozostałość swojej nogi, przykładając ją do gorącej rury. Koniec historyjki, wracamy do teraźniejszości. Jill chowa się przed Hoffmanem, który owija sobie rękę bandażem, a następnie ucieka do swojej kanciapy. Tam zszywa on sobie ranę pozostawioną na policzku po odwróconej pułapce na niedźwiedzie. W międzyczasie Jill udaje się na komisariat policji, by porozmawiać z detektywem Mattem Gibsonem. Kobieta wyjawia tożsamość wspólnika Jigsawa w zamian za nietykalność i całodobową ochronę. Jak się okazuje, Gibson to stary przyjaciel Hoffmana, dlatego Jill chciała rozmawiać tylko z nim. Później widzimy talk show, którego gościem jest Bobby Dagen, autor książki Przetrwać, jak pokonałem piłę. Bobby opowiada o swoim teście. Miał on za zadanie wbić sobie dwa haki w mięśnie piersiowe i podciągnąć się na pomost. Wszystko byłoby świetnie, gdyby nie to, że historia Bobiego opisana w książce to bójda na rysorach, wymyślona tylko dla koszenia hajsu. Jedyną osobą z bliskiego otoczenia Bobiego, która o tym nie wie, jest jego żona Joyce, co sprawia, że kobieta jest wpatrzona w swojego męża jak w obrazek. W międzyczasie Jill ma koszmar o tym, jak Hoffman daje jej bilet w jedną stronę do innego świata. Koszmar przeżywa także Evan oraz trójka jego kolegów. Postać grana przez świętej pamięci Chestera Benningtona jest przyklejona do fotela w samochodzie i ma za zadanie pociągnąć dźwignię. W przeciwnym razie on oraz jego bliscy dokonają żywota w dość bolesny sposób. Evanowi nie udaje się jednak wykonać zadania, przez co cała czwórka ginie. Udajemy się na terapię grupową, którą prowadzi Bobby. Spotykamy tam kilka znajomych twarzy, jednak tą, na którą wszyscy czekali, jest sam dr Lawrence Gordon. Na domiar wszystkiego Bobby zostaje porwany i w końcu ma okazję przeżyć naprawdę grę Jigsawa. W grę zostaje także uwikłany detektyw Gibson, kiedy przybywa na złomowisko, na którym miał miejsce test Evana. Policja poza czterema ciałami znajduje tam także odwróconą pułapkę na niedźwiedzie z testu Hoffmana. Po ściągnięciu odcisków palców okazuje się, że znajdują się na niej także odciski Jill. Gibson ukrywa ją w swoim domu, jednak Hoffman zdaje sobie z tego sprawę i wysyła do niej płytę z nagraniem. Z nagrania dowiadujemy się, że rozpoczęta została kolejna gra z Bobim w roli głównej. Jill w tym czasie zostaje również przeniesiona do celi na komisariacie, ponieważ według Gibsona będzie tam bezpieczniejsza. Skoro wspomniałem o Bobim, to najwyższy czas do niego wrócić. Z racji tego, że jego testy nie są tak istotne dla fabuły, to po prostu je skipniemy aż do tego ostatniego. Finałowym zadaniem Dagena jest wbicie sobie dwóch haków w mięśnie piersiowe i podciągnięcie się na łańcuchach tak, aby złączyć ze sobą dwa kable. Brzmi znajomo? Bobby próbuje wciągnąć się na hakach, jednak mu się to nie udaje i zalicza spektakularny upadek, porównywalny do tego związanego z logiką członków gry w każdej kolejnej części tej serii. W konsekwencji jego biedna żona pada ofiarą Jigsawa i zostaje niesłusznie spalona żywcem.
Zostawcie proszę dla niej F w komentarzach. Wracając do Gibsona, ten dostaje na maila kolejne nagranie od Hoffmana, które naprowadza go na miejsce, gdzie było ono nagrywane. Detektyw udaje się tam ze swoim partnerem, gdzie z kolei odkrywają, w jakim miejscu dzieje się nowa gra. Cały oddział policji wpada do opuszczonego psychiatryka, jednak chwilę później Gibson dostaje informację, z jakiej lokalizacji Hoffman wysłał nagranie. Jest to złomowisko, więc detektyw ponownie tam wraca. Niedługo później kolejny oddział policji wbija do tajemniczego pokoju ukrytego w ścianie budynku na złomowisku. Jednak zamiast Hoffmana znajduje się tam martwy kolega Evana. Gibson dochodzi do wniosku, że w worku na zwłoki znajduje się Hoffman. Gratuluję dedukcji. Nie zdążył on jednak przekazać nikomu tej informacji, ponieważ nowy Jigsaw zostawił na niego pułapkę i facet ginie. Hoffman dopina więc swego i mści się na Jill tak za próbę zabicia go. Robi to dokładnie w ten sam sposób, który kobieta chciała zastosować na nim, jednak z klasyczną wersją odwróconej pułapki na niedźwiedzie. Przy okazji, jest to jedyny moment w całej serii, kiedy widzimy potęgę tego tworu. Pamiętajcie faceci, jeśli szukacie jakiegoś prezentu dla swojej kobiety, tak żebyście i wy byli zadowoleni, to kupcie odwróconą pułapkę na niedźwiedzie. Satysfakcja gwarantowana. Ręczę swoim nazwiskiem. Płynnie ze świata moich fantazji przenieśmy się do kanciapy Hoffmana, którą ten spektakularnie wysadza. Podczas tej fascynującej ucieczki nowy Piła zostaje jednak złapany przez postacie żywcem wyjęte przez scenarzystów z bajki o trzech małych świnkach. Jedną z nich, prawdopodobnie tą, która zbudowała domek z cegieł, jest sam dr Gordon. Następnie mamy okazję oglądać cudowną sekwencję, która daje nam odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie przez lata stawiały nam coraz to nowsze części serii. Pierwszą z nich jest to, dla kogo była przeznaczona niezaadresowana koperta z pudła, które Jill dostała w spadku po Johnie. Był to dr Lawrence Gordon. W kopercie znajdowała się kaseta z nagraniem, na którym John Kramer dziękuje doktorowi za całą pomoc, bowiem to właśnie Gordon umieścił klucz pod okiem Mike'a w drugiej części, zaszył usta Artowi Blankowi, czy w końcu polecił porwanie Lynn Denlon. Po przypaleniu sobie pozostałości nogi, Jigsaw uratował Lawrence'a i uczynił go swoim uczniem. Po jakimś czasie Hoffman budzi się w legendarnej już łazience. Jak się okazuje, Lawrence zamyka go tam bez możliwości ucieczki. Tak by się chciało powiedzieć, że to koniec. Dziesięć lat po śmierci Jigsawa ktoś postanawia odtworzyć jego pierwszą grę. Jednym z podejrzanych jest Edgar Manson. Facet żąda od ścigających go policjantów spotkania z detektywem Halloranem. Jego żądanie zostaje spełnione, a Edgar informuje nas, że jest jedynie pionkiem w kolejnej chorej grze. Naciska on zapalnik i tym samym rozpoczyna grę. Pięć osób z kubłami założonymi na głowy znajduje się w pomieszczeniu. Naprzeciw nich jest ściana z piłami. Aby się uwolnić, muszą złożyć ofiary z krwi lub jak kto woli po prostu się skaleczyć. Czwórce graczy udaje się to zrobić, jednak piąty budzi się za późno i ginie. Następnie poznajemy bohaterów, którzy przeszli pierwszy etap gry. Są to Anna, Mitch, Ryan i Carly. W międzyczasie ktoś podrzucił w miejsce publiczne ciało piątego gracza, który nie miał tyle szczęścia co reszta. Sekcją jego zwłok zajmuje się dr Logan Nelson oraz jego współpracownica Eleanor. W ranie w skórze po wyciętym puzzlu znajdują oni pendrive z nagraniem głosowym, które mówi o tym, że zostało już tylko czterech graczy. Skoro o naszych graczach mowa, to czeka na nich kolejny test. Dokładniej mówiąc, jest to test Carly, która musi wybrać jedną z trzech strzykawek, na których wyryte są liczby na poddaną jej truciznę. W pozostałych strzykawkach znajduje się roztwór soli i kwas fluorowodorowy. Jedna z liczb ma dla kobiety szczególne znaczenie, jednak nie potrafi ona wybrać, która to. Gdy cała czwórka bohaterów zaczyna być podnoszona na łańcuchach do góry, Ryan robi cosplay Wolverina i wbija jej do ciała wszystkie trzy strzykawki jednocześnie. Jak się pewnie domyślacie, nie kończy się to za dobrze. Liczby z pozostałych strzykawek dają kod do drzwi. Pod Ryanem zapada się podłoga i stalowe linki oplatają jego nogę. Przy mechanizmie znajduje się także dźwignia oraz dyktafon. Głos z taśmy każe Ryanowi pociągnąć za dźwignię. Anna i Mitch odchodzą kawałek dalej i wchodzą do silosa, który chwilę później się zamyka. Z góry zaczyna sypać się ziarno, a aby powstrzymać utonięcie Mitcha i Anny, Ryan musi poświęcić swoją nogę. Facet przeciąga dźwignię, a drzwi do silosa otwierają się. W międzyczasie Halloranowi udaje się odkryć, do kogo należy głos nagrania. Jego właścicielem jest sam John Kramer. Zostaje także znalezione ciało Carly. Po jej sekcji zwłok dowiadujemy się,
że Logan był żołnierzem walczącym w Iraku i przez pewien czas był torturowany przez talibów, którzy zostawili mu na plecach ciekawe pamiątki. Eleanor odkrywa, że na ciele znalezionego wcześniej mężczyzny znajdują się zwierzęce odchody i ślady wścieklizny, przez którą farmerzy masowo likwidowali swoje farmy. Kobieta postanawia sprawdzić miejsca ostatnich epidemii. Halorana niepokoi błyskotliwość pani doktor i podejrzewa, że to ona może być nowym pomocnikiem Jigsawa. Chwilę później detektyw zostaje poinformowany, że krew spod paznokci pierwszej ofiary należy do Johna Kramera. W tym samym czasie Logan i Eleanor udają się do baru, gdzie dziewczyna zwierza się doktorowi z tego, że fascynuje ją dziedzictwo Johna Kramera. Zabiera ona Logana do swojej pracowni, w której trzyma masę pułapek z poprzednich filmów. Jak się okazuje, dwójkę bohaterów śledzi partner Halorana, który robi im zdjęcia z ukrycia. W tym samym czasie ktoś przeprowadza udany zamach na życie Edgara. Następnego dnia zostaje rozkopany grób Johna Kramera. W trumnie, która została otworzona, nie uświadczymy jednak widoku ciała Jigsawa, a wcześniej wspomnianego Edgara. Równocześnie Mitch oraz Anna opatrują rannego Ryana. Dochodzimy do momentu, w którym także Mitch musi przejść swój test. Chłopakowi nie udaje się jednak zdać i ginie. Do kanciapy Eleanor wpada oddział policji na czele z Haloranem. Znajdują tam oni mały ołtarzyk ku pamięci Johna oraz legendarną piłę, którą Gordon odciął sobie nogę w pierwszej części. Dodatkowo z sufitu spada na nich ciało Mitcha i tak w grze zostaje już tylko dwójka zawodników. Haloran jedzie aresztować Eleanor, a jego partner Logana. Wiadomego koloru skóry detektyw zostaje jednak przekonany przez doktora, że to Haloran stoi za całą grą. Obaj panowie jadą przeprowadzić sekcję zwłok Edgara. Logan wyciąga z rany postrzałowej bandyty kulę, która została wystrzelona z pistoletu należącego do Halorana. Tak, zostaje to wytłumaczone tym, że cały policyjny zespół na dachu miał Glocki 22, podczas gdy Haloran jako jedyny używał Glocka 17 i zamiast w dłoń Edgara, który trzymał zapalnik, strzelał w jego klatkę piersiową. Doktor zostaje puszczony do domu, w którym czeka na niego Eleanor. Znalazła ona farmę, na której toczy się gra, więc dwójka bohaterów natychmiast się na nią udaje. Za nimi podąża jednak detektyw Haloran. W tym samym czasie Anna i Ryan zostają poddani ostatecznej próbie. John Kramer, który magicznie wstał z grobu, wyjaśnia im, dlaczego znajdują się teraz w jego pułapce. Ryan w czasach liceum spowodował wypadek, w którym zginęła trójka jego kolegów. Ciekawszy jest jednak temat Anny. Kobieta przez cały film upierała się, że tkwi ona w grze przez jej męża, który zgniótł ich dziecko, kiedy spał. W rzeczywistości to ona udusiła ich synka, ponieważ ten nie dawał jej w nocy spać, a następnie podłożyła jego ciało pod swojego męża. Policja uwierzyła w wersję wydarzeń Anny. Jej mąż został zabrany do psychiatryka, gdzie niedługo później strzelił samobuja. Cały incydent z tamtej nocy słyszał jednak ich sąsiad, John Kramer. Jigsaw daje Annie i Ryanowi ostateczny test. Na środku pokoju zostawia dubeltówkę z jednym nabojem, który jest kluczem do odwrócenia ich losu. Słowa klucz i odwrócić nie zostały przeze mnie użyte przypadkiem, bowiem dubeltówka działa na odwrót i wystrzeliwuje nabój z drugiej strony lufy. W konsekwencji Anna, która trzyma strzelbę, ginie. Z resztek naboju wystaje natomiast klucz do kłódki, znajdującej się na nodze Ryana. Uszkodził się on jednak podczas wystrzału, przez co facet znajduje się w potrzasku. Jego nadzieją mogą być jednak Logan i Eleanor, którzy docierają na opuszczoną farmę. W nieoczekiwanym momencie Haloran atakuje Logana, a Eleanor ucieka wezwać pomoc. Doktor Nelson wbija detektywowi w szyję strzykawkę, po czym ten zasypia. Obaj panowie budzą się jakiś czas później z obrożami zamontowanymi na mechanicznych ramionach. Między nimi znajdują się dwa przyciski. Haloran wciska ten przeznaczony dla Logana i tym samym powoduje, że odpalają się laserowe ostrza znajdujące się w obroży, a doktor musi wyspowiadać się ze swoich grzechów. Inaczej ostrza doprowadzą do jego zgonu. Logan przyznaje się, że to przez niego 15 lat wcześniej u Johna Kramera nie zdiagnozowano guza mózgu, ponieważ pomylił on wyniki badań. Pomimo wyznania grzechów, ostrza i tak zabijają Logana. Teraz czas na spowiedź Halorana. Detektyw wyznaje, że podobnie jak Eric Matthews z części drugiej, manipulował dowodami, brał łapówki czy wsadzał za kraty niewinnych ludzi. Mordercy i gwałciciele wychodzili dzięki niemu na wolność, a przez to ginęli niewinni ludzie. Ofiarą jednego takiego bandyty, Edgara, była żona Logana. W tym momencie ostrza wyłączają się i tym sposobem dochodzimy do najgłupszego plot twistu w całej serii, bowiem Logan nagle wstaje i wyjawia nam, że to on jest nowym Jigsawem. Jeśli myślicie, że to jest głupie,
to ostrzegam, zapnijcie pasy. Logan Nelson 10 lat wcześniej był uczestnikiem gry. Gry z Anną, Mitchem, Ryanem i Carly. To właśnie on był osobą, która nie zdążyła obudzić się w pułapce na początku filmu. John wtedy uświadomił sobie, że pomylenie wyników badań nie powinno być dla Logana wyrokiem śmierci, więc uratował go i zrobił z niego swojego pierwszego ucznia. 10 lat później Logan idealnie odtworzył tą grę z ludźmi, których ułaskawił Halloran. Pozostałą dwójką, która odpowiada Annie i Ryanowi, są Halloran i Logan. Na domiar wszystkiego FBI w domu Halorana znajduje puzzle wycięte z ciał ofiar, co stawia go jako podejrzanego numer 1. Gdyby dowodów jednak było mało, Logan nagrał całą spowiedź Halorana. Doktor tłumaczy także, że to on postrzelił Edgara i podmienił naboje podczas sekcji. Po wszystkim Logan ponownie odpala ostrza, które w efektowny sposób robią z Halorana Demogorgona. Przy okazji, w końcowej sekwencji filmu możemy podziwiać scenę, w której dowiadujemy się, że to właśnie Logan jest twórcą legendarnej odwróconej pułapki na niedźwiedzie. Od dawna jesteśmy już bliżej końca niż początku tego materiału, ale została nam jeszcze do streszczenia czarna owca całej serii. Spirala. Nowy rozdział serii Piła, bo tak brzmi pełna nazwa tej abominacji, dzieje się kilka lat po wydarzeniach z Piły Dziedzictwo. I poza pułapkami oraz zdjęciem Johna Kramera pojawiającym się w jednej scenie, nie ma absolutnie nic wspólnego z pozostałymi częściami. Głównym bohaterem tego filmu jest grany przez komika Chrisa Rocka detektyw Ezekiel Banks, zwany również przez wszystkich Zig. Will, dziękuję ci, że dałeś mu na tamtej gali Oscarów z liścia. Za to, jak grał w tym filmie. Po prostu należało mu się. Zig razem ze swoim partnerem z oddziału, Williamem Shengiem, zostaje wezwany do zbadania okoliczności tajemniczej śmierci jednego z policjantów. Jakiś czas później na komisariat przychodzi tajemnicza paczuszka, w której znajduje się pendrive z nagraniem. Po odpaleniu nagrania detektywowi Banksowi ukazuje się spirala namalowana na ścianie jakiegoś budynku. Budynkiem tym jest sąd, który Zig rozpoznaje i razem z grupą policjantów udaje się tam. Na miejscu detektywi znajdują pudełko z językiem ofiary z początku oraz odznaką policyjną, dzięki czemu udaje się zidentyfikować martwego policjanta. Na komendzie wybucha chaos, ponieważ wszyscy są przerażeni motywacją naśladowcy Jigsawa. Zamierza on bowiem oczyścić miasto ze wszystkich skorumpowanych policjantów. Następnie poznajemy jakiegoś no-name'owego detektywa. Znajduje on kamerę z nagraniem, która uwieczniła ćpuna, który może być zamieszany w śmierć policjanta z początku. Detektyw jedzie na miejsce zamieszkania narkomana, jednak tam zostaje złapany przez postać w masce świni, a następnie poddany testowi, który oblewa. Następnego dnia na komisariat przychodzi kolejna paczuszka z pendrive'em. Tym razem na nagraniu widoczna jest absolutnie okropnie zaprojektowana lalka świni, która znajduje się obok auta zaparkowanego pod jakimś mostem. Oczywiście policjanci rozpoznają to miejsce i natychmiast tam jadą. Po dotarciu na miejsce otwierają drzwi auta, w którym znajduje się truchło świni oraz pudełko z palcami no-name'owego detektywa oraz jego odznaką. Zig razem z Shengiem postanawia odwiedzić swojego byłego partnera z policji. Partner ten został wyrzucony przez to, że na mocy artykułu 8, który dawał policjantom nieograniczoną swobodę w posyłaniu kulek na lewo i prawo, zabił niewinnego człowieka. Zig miał potwierdzić, że to obywatel pierwszy celował do policjanta, jednak facet się nie zgodził, przez co jego partner został wywalony z roboty. Ostatecznie i tak Zig i Shank nie dowiedzieli się niczego nowego w sprawie naśladowcy Jigsawa, więc wracamy do punktu wyjścia. Następnego dnia na komisariat przychodzi kolejna paczuszka. Tego nikt się nie spodziewał! W paczuszce znajduje się lalka świni zrobiona z ludzkiej skóry, a mówiąc konkretniej, ze skóry Shanka. Wiemy to, ponieważ Zig rozpoznaje tatuaż na skórze lalki. W lalce detektywi znajdują również tusz z drukarni, na miejscu której powstał sklep mięsny. Tam Zig razem z ekipą znajdują Shanka w częściach pierwszych. W tym samym czasie na komisariacie ma miejsce kolejny test. Ofiarą naśladowcy Jigsawa pada kierowniczka Departamentu Policji. Zig dociera na komisariat, jednak jest już za późno. Na miejscu jeden z detektywów zauważa, że z kamer monitoringu zniknęło 13 minut nagrania. Jedynymi osobami poza policją, które mają dostęp do monitoringu, to były partner Zika oraz ojciec Zika grany przez Samuela L. Jacksona. Policjant jedzie do kościoła, w którym pomieszkuje jego były partner, jednak tam zostaje tylko postać w masce świni, która go ogłusza. Jakiś czas później Zig budzi się przykuty do rury, a aby się uwolnić, musi odciąć sobie rękę piłą do drewna. Absolutnie wcale nie przypomina to żadnego motywu z poprzednich części.
Detektyw jednak uwalnia się przy pomocy spinki, czy co to tam jest, nie wiem, nie chcę nawet w to wnikać. Po uwolnieniu się Zeke widzi swojego byłego partnera, którego musi uratować, jednak jest na to zbyt głupi i mu się to nie udaje. Dostajemy w końcu ostateczne ujawnienie tożsamości naśladowcy Jigsawa. Jest nim nikt inny, jak Shank. Facet postanowił pobawić się w Jigsawa i oczyścić miasto ze skorumpowanych policjantów, ponieważ 15 lat wcześniej były partner Zeke'a zabił na mocy artykułu 8 jego ojca. I takim sposobem historia spirali układa się w całość. Shank wyjawia, że porwał także ojca Zeke'a. Naśladowca Jigsawa daje policjantowi pistolet z jednym nabojem. Detektyw musi dokonać wyboru. Albo zabije Shanga, albo uratuje swojego ojca. Co ja robię tu? Zeke ratuje ojca, po czym udaje się w pogoń za naśladowcą piły. W międzyczasie na miejsce wpada oddział SWAT, który zastrzeliwuje ojca Zeke'a. Następnie agenci aresztują detektywa, a Shank ucieka windą, bo przecież trzeba zrobić sequel. Żartowałem, całe szczęście nie. O rany, jak dobrze, że Piła 10 będzie się działa między 1 a 2, bo... Nie wiem, wyobraźcie sobie taki crossover, Spirala 2, Zeke Banks grany przez Chrisa Rocka i agent FBI grany przez Adama Sandlera na tropie Williama Shanka. Nie, to już nie, to nie jest na moje nerwy.